Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj chciałem przedstawić film dla początkujących w świecie kryptowalut, zatytułowany Gdzie trzymać swoje kryptowaluty? i będzie on o portfelach kryptowalutowych. Cryptomasters przedstawiają. A jest to bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to zapraszam Cię do polubienia tego filmu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz naciśnij ten dzwoneczek, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. A jeżeli oglądasz ten film, to znaczy, że jesteś początkujący w świecie kryptowalut. Także zapraszam Cię do pobrania mojego całkowicie darmowego poradnika Kryptowaluty dla Początkujących. To jest taki krótki przewodnik, który na pewno na początku pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut. I jak zawsze pamiętaj, że to co mówię to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie obiecuję żadnych zysków. Także to musisz mieć na uwadze. Przejdźmy zatem do tematu, jakim są portfele kryptowalutowe. Dobór odpowiedniego portfela jest niezwykle ważny w świecie kryptowalut, ponieważ nie wszystkie kryptowaluty i tokeny możemy trzymać na każdym portfelu. Tak samo jest z bezpieczeństwem, nie wszystkie portfele są bezpieczne. Na podobnym poziomie, ale w tym wszystkim jedno jest na pewno jasne. Nie trzymamy swoich kryptowalut na portfelach giełdowych, czyli na giełdach. Dlaczego? Przedstawię Ci kilka powodów są one poukładane losowo, nie ma w tym żadnej chronologii. Na początek polskie giełdy. 8 lipca 2019 roku, czyli całkiem niedawno, zamknęła się giełda BitMarket. Klienci stracili środki w wysokości 60 milionów złotych. Następnie giełda BitCurex zniknęła z sieci z ponad dwoma tysiącami bitcoinów wartych na początku 2017 roku, bo wtedy ona zniknęła, około 11,5 miliona złotych. Do tego dochodzi kilka milionów w złotówkach, które także były zdeponowane przez klientów na tej giełdzie. Kolejną giełdą jest giełda Cryptopia. Giełda kryptowalut dotknięta poważnym atakiem hakerskim w połowie stycznia 2019 roku. Przeszła w stan likwidacji i zawiesiła operacje handlowe. Firma zajmująca się analizą danych blockchain oszacowała po ataku, że 16 milionów dolarów w etherze i tokenach ERC20 mogło zostać skradzionych. oraz prełka w świecie kryptowalut giełda Mt. 28 lutego 2014 roku giełda złożyła wniosek o upadłość i zabezpieczenie wierzycieli. Wówczas giełda miała ponad 65 milionów dolarów zobowiązań wobec wierzycieli i majątek wyceniany na niecałe 40 milionów dolarów. To jednak dopiero początek problemów Mt. Gox. Poinformował on o utracie niemal 850 tysięcy bitcoinów należących do klientów giełdy, a także około 100 tysięcy bitcoinów będącą własnością spółki, co łącznie odpowiadało liczbie około 7% wszystkich bitcoinów znajdujących się wówczas w obiegu rynkowym. Strata wyceniana została na astronomiczne 473 miliony dolarów na podstawie ówczesnego kursu bitcoina. Użytkownicy giełdy, oczywiście, do dziś nie otrzymali swoich pieniędzy. To tylko kilka z naprawdę wielu, wielu przykładów. Uwierz mi, że nie jest później łatwo odzyskać stracone środki. Dlatego bardzo ważnym jest, aby dobrać odpowiedni portfel i nie trzymać swoich środków na giełdach. Zacznę od podzielenia portfeli na dwie podstawowe kategorie: jest to Hot Wallet oraz Cold Wallet. I tak jak możemy tu zobaczyć, Hot Wallet to portfel podłączony do internetu na komputerze, mobilny oraz internetowy. Portfele gorące mają tę zaletę, że zapewniają szybki i łatwy dostęp do naszych kryptowalut. Wygoda wiąże się jednak z ryzykiem. Takie portfele mają wysoką podatność na ataki hakerskie i kradzieże. Często klucze prywatne są przechowywane online i są kontrolowane przez osoby trzecie przy portfelach internetowych, co zwiększa podatność na zagrożenia. Dlatego zaleca się używanie gorących portfeli, tak samo jak portfela używanego w świecie rzeczywistym: przechowuj tylko niewielką ilość pieniędzy na codzienne wydatki. Cold Wallet jest to portfel z brakiem dostępu do internetu sprzętowy, papierowy lub metalowy. Takiego rodzaju portfele są bardzo bezpieczne i służą głównie do przechowywania większych ilości naszych kryptowalut. Warto też przestrzegać pewnej złotej zasady aby portfele sprzętowe kupować bezpośrednio od producenta gdyż kupowanie od pośredników może skutkować ingerencją osoby trzeciej w oprogramowanie co wiąże się z kradzieżą naszych środków. Bez wątpienia najbezpieczniejsze to portfele Cold Wallet i od nich może tutaj zacznę. Tu możemy wyróżnić Portfele przede wszystkim sprzętowe, takie jak Ledger, Trezor czy KeepKey. To, który wybierzesz, zależy tylko od Ciebie. Jednak Ledger cieszy się największą popularnością. O Trezorze mówi się, że często ma problemy z aktualizacją, potrafi się przycinać. Obsługują one większość kryptowalut, ale nie wszystkie, więc przy podejmowaniu decyzji o zakupie sprawdź, czy obsługuje on Twoje portfolio. Do zalet portfelów sprzętowych można zaliczyć na pewno bezpieczeństwo. W kryptowaluty są na tym urządzeniu i nikt ci ich nie zabierze, chyba że ci ukradną ten portfel. Ale chyba nie o to chodzi, żeby chodzić z nim w kieszeni po mieście, tylko o to, żeby schować go bezpiecznie w domu. Do wad takich portfeli możemy zaliczyć na pewno cenę. Te portfele nie są tanie. Przykładowo najnowszy Ledger Nano X kosztuje około 100, 120 dolarów. Ale pamiętaj, jeżeli od tego ma zależeć bezpieczeństwo Twoich oszczędności, to chyba warto wydać te pieniądze. Drugim minusem, takim może trochę mniejszym, jest dostęp do kryptowalut. Przy innych portfelach, które później będę omawiał, dostęp do kryptowalut mamy nierzadko z telefonu czy komputera i w sumie w trybie natychmiastowym możemy przesłać swoje kryptowaluty gdziekolwiek. Tu nie jest tak łatwo. Musisz mieć swojego leżera, podłączyć go pod komputer i dopiero możesz zarządzać swoim kapitałem. Jednak bez wątpienia warto na nich trzymać swoje środki długoterminowo. Drugim moim zdaniem pod względem bezpieczeństwa jest Paper Wallet tak zwany papierowy portfel. Są one z kategorii Cold Wallet. Są to offlineowe portfele które nie wymagają dostępu do internetu dlatego są one bezpieczne. Paper Wallet polega na wygenerowaniu indywidualnego klucza prywatnego który drukujemy na papierze. Stąd też nazwa Paper Wallet. Kartkę z kluczem Musimy dobrze schować w domu, tylko pamiętajcie nie tak, żeby, żeby zapomnieć gdzie ją schowaliśmy. Dostęp do Twoich kryptowalut będziesz miał tylko i wyłącznie jak będziesz miał tą kartkę z kluczem. Jaki portfel papierowy wybierzesz, to zależy jakie kryptowaluty chcesz na nim przechowywać. Do samego Bitcoina popularne są portfele takie jak Bitcoin Paper Wallet czy Wallet Generator Net. Chyba ostatnim z cold walletów jest stalowy portfel. Działają one identycznie jak papierowe z różnicą wytrzymałości, która jest zdecydowanie po stronie stalowych. Te wykonane są ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i ognioodpornej. Portfele te są praktycznie niezniszczalne. Tu mamy przykład takiego portfela Crypto Steel. Polega on na tym, że mamy takie blaszki z cyframi oraz numerami, które układamy sobie na takim trzonie i bezpiecznie zamykamy w takiej rurce. Tutaj jest bardzo fajnie pokazane, jak to wygląda. Tak wygląda właśnie stalowy portfel. Jest odkręcany. Jest dosyć uciążliwy, ponieważ musimy dobrze sprawdzić, czy każdą literkę, każdą cyferkę położyliśmy w odpowiedniej kolejności, żeby później tego nie pomylić. I później, przy otwieraniu naszego portfela, musimy to dokładnie przepisać. Jak widzicie, te portfele też nie należą do portfeli tanich. Cena zaczyna się od 89 euro aż do 329 euro. Także wydaje mi się, że dużo lepiej jednak jest wybrać opcję sprzętowego portfela, takiego jak ledger czy też trezor. Teraz przejdę do kategorii hot wallet. I tu możemy wyróżnić portfele desktopowe, czyli instalowane na komputerze, mobilne, instalowane na telefonie oraz online, działające w przeglądarce internetowej. I możemy je jeszcze podzielić na kategorie full note oraz portfele lekkie light wallet. Portfel full note. Po pierwszym uruchomieniu rozpoczyna pobieranie całej historii transakcji od początku istnienia konkretnej sieci blockchain, a następnie na bieżąco ją uaktualnia. Taka synchronizacja może potrwać nawet kilka dni i wymaga dużej przestrzeni dyskowej. Ponieważ tak jak możemy tu zobaczyć, aktualnie sieć blockchain Bitcoina waży 280 GB i stale rośnie. Także musimy mieć na uwadze, że ta pamięć będzie zajęta na naszym komputerze. Portfel lekki nie wymaga pobierania całej historii transakcji na blockchain i jest gotowy do użycia od razu po pierwszym uruchomieniu. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebują połączenia z zewnętrznym pełnym węzłem, któremu jako użytkownicy takiego portfela musimy niejako zaufać. Ze względu na wygodę użytkowania, portfele lekkie są znacznie bardziej popularne od tych będących pełnym węzłem. Trudno też wyobrazić sobie na przykład portfel mobilny pobierający cały blockchain. Tak jak już mówiłem, na tych portfelach lepiej nie trzymać dużych ilości kryptowalut, ponieważ są one na naszych urządzeniach i są bardziej podatne na ataki hakerskie niż cold wallet. Do najpopularniejszych desktopowych portfeli możemy tutaj zaliczyć Electrum lub Exodus. Są one do pobrania oczywiście z ich oficjalnych stron internetowych. Przejdźmy teraz do portfeli mobilnych. Polegają one na tym, że instalujemy je nie na naszych komputerach, a na naszych telefonach komórkowych. I tu również możemy użyć Exodusa, bądź też dosyć popularny portfel Coinomi. Oba są o tyle użyteczne, że możemy trzymać na nich bardzo dużo kryptowalut i tokenów bez konieczności instalowania innych portfeli. Ostatnim rodzajem jest portfel online, czyli działający w przeglądarce. Tego typu portfele działają w chmurze i są dostępne z dowolnego urządzenia komputerowego w dowolnej lokalizacji. Dlatego są one najbardziej wygodne przy wysyłaniu monet do innej osoby. Jednak są także najmniej bezpieczne to musicie mieć na uwadze. Dzieje się tak, ponieważ dostawca portfela zwykle ma nad nim pełną kontrolę. Ta sama regułka dotyczy portfeli giełdowych. Giełda będzie przechowywać Twoje monety na centralnym serwerze, co oznacza, że jeśli zostanie giełda zhakowana. Przestępca może mieć dostęp do wszystkich Twoich funduszy. Do sprawdzonych i najbardziej popularnych portfeli możemy zaliczyć MyEtherWallet, Metamask czy Bitcoin Wallet. Teraz powiem trochę na temat głównych zasad korzystania z portfeli kryptowalutowych. Pierwsza i najważniejsza: zawsze zapisuj sobie klucze i hasła najlepiej na papierze, najlepiej w dwóch egzemplarzach i dobrze schowaj w domu, bo to jest klucz do dostępu Twojego portfela. Nigdy nikomu tego nie dawaj, nigdy nikomu tego nie pokazuj, bo ktokolwiek będzie miał do dostęp do tej kartki, będzie miał również dostęp do Twoich kryptowalut. Druga zasada: nigdy nie korzystaj z portfeli firm zewnętrznych nieznanych, które obiecują ogromne zyski za trzymanie kryptowalut na ich portfelu. Takim przykładem jest oczywiście Plus Token, kilka razy już przeze mnie omawiany, gdzie przy trzymaniu u nich swoich kryptowalut otrzymywałeś kilkaset procent rocznie dywidendy. A firma Plus Token się nagle zawinęła, i do tej pory użytkownicy nie odzyskali swoich pieniędzy. A z portfeli Plus Token wciąż są sprzedawane, kradzione bitcoiny i etery. Jeżeli chodzi o portfele kryptowalut, mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeżeli tak, to kliknij łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. W dzisiejszym filmie instruktorzowym będzie to wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.